Ponad stuletnia hala targowa we Wrocławiu to dzieło niemieckich architektów Richarda Pludemana i Heinricha Kustnera. Miała służyć uporządkowaniu handlu w mieście, który przed wojną odbywał się m.in. na Nowym Targu. Hala targowa jest takim kultowym miejscem dla Wrocławia i dla Wrocławia. Uważam, że na takie rewitalizacje powinny być pieniądze w kasie. Hala to cenny zabytek sztuki inżynierskiej, tym bardziej, że jej bliźniacza konstrukcja, która niegdyś stała przy ulicy Kolejowej, została zniszczona podczas wojny i zniknęła bezpowrotnie z mapy Wrocławia. Długie lata ona była bardzo zaniedbana, także jest to uciecha dla wszystkich wrocławian, a szczególnie dla takich, którzy tu mieszkają od 1946 roku. Jak się odrestauruje coś, to zawsze jest ładnie. Dużo na pewno jest to odświeżone. Przedtem było brudne, szare, w tej chwili to wygląda zupełnie inaczej. Tego rodzaju sytuacja, gdy Niemcy muszą odnawiać to, co kiedyś wybudowali, a miasto jakby niewiele robi, no nie była dobrą sytuacją. Także to, że miasto chce to zrobić, cześć i chwała. Najpierw zachodnia, a teraz wschodnia fasada. Cenny zabytek po kilkudziesięciu latach wreszcie doczekał się renowacji. Konieczne było odrestaurowanie piaskowca, w tym m.in. gzymsów i herbu miejskiego. Jeżeli jest to organizowane może przez osobę, która kontroluje, nadzoruje przez może jakiegoś planistę, architekta dobrego, jeżeli jest to w ten sposób wyglądające, wydaje mi się, że do mnie na przykład to przemawia, mi się to podoba. Niektórzy wrocławianie mają jednak zastrzeżenia. Wie pan, to jest dobre, ale modernizuje się przy okazji wnętrze. No odnowić środek, a nie tylko zewnątrz. Remont finansowany jest m.in. ze środków pochodzących z budżetu miasta. Do końca roku odnowiona ma być także wieża hali. Kolejny krok to modernizacja wnętrza budynku. Dla Echo24 Marta Laburda.